Cytadeli, do Muzeum Niepodległości. Szanowni Państwo, skąd te daty, od tego faktycznie można rozpocząć dyskusję? Rok 1867 to w dziejach Galicji, a więc także Nowego Sącza, czas wyjątkowy, kiedy takiego rozpędu nabiera okres autonomii galicyjskiej, czas kształtowania się samorządu. To był rok niezwykle przełomowy do tego, że Sądeczanie wzięli jakby w swoje ręce miasto i zarząd nad tym miastem. Oczywiście ja się odwołuję w swojej książce wielokrotnie do czasów wcześniejszych. To chcę powiedzieć, że to jest w ogóle luka w badaniach i Galicji, i takich miast jak Nowy Sącz. Te lata właśnie między pierwszym rozbiorem a rokiem 1867. Staram się odwoływać, bo źródła wielu procesów właśnie tam tkwią. One są tylko zasygnalizowane w tej książce. Ale jakby właśnie ta autonomia to jest ta data początkowa i data końcowa 1939 to Państwo doskonale wiecie, wybuch II wojny światowej. Po środku jest jeszcze jedna niezwykle istotna data, to jest rok 1918, a więc data, która jakby kompletnie wszystko zmieni. Co ciekawe, w naszej sądeckiej historii, jakby okres międzywojenny i okres autonomii galicyjskiej i okres I wojny światowej, bo to jakby można powiedzieć trzy takie epoki dla miasta, były czasem, który różnie przedstawiano. Państwo może wiecie o tym, że istnieje coś takiego jak mit Galicji, mit dobrego cesarza, mit galicyjski i chciałem się tutaj właśnie w tym pierwszym okresie pochylić nad tym i zestawić to z okresem międzywojennym, co z tego Sądeczanie wynieśli i w jaki sposób to, czego nauczyli się w okresie zaborczym, mogło zaprocentować w czasach II Rzeczpospolitej. To są daty graniczne, ale tak jak tutaj pan Rafał Skąski powiedział, książka zestawia ze sobą kilka epok, ale także właściwie trzy miasta, Nowy Sącz, Tarnów i Rzeszów, miasta galicyjskie, które w roku 67 startowały z pozycji zerowej, czyli z takiej samej. Dzisiaj, gdyby się przyjrzeć tym trzem miastom, to każdy z nich jakby funkcjonuje zupełnie inaczej. Mógłbym pana poprosić o ustosunkowanie się do tezy dotyczącej autonomii galicyjskiej. Czy to był prąd, czy okres pozytywny, czy negatywny? Moim zdaniem bardzo pozytywny. Pozytywny, ponieważ ktoś, kto przeczyta tę książkę, dowie się o tym, jaka aktywność, jaką to wzmożyła aktywność społeczną. Dla takich miast jak Nowy Sącz, jak Rzeszów, czy jak Tarnów, to był też czas przez rozwój kolei, a kolej w tamtym czasie dla miast galicyjskich równała się jakiemuś takiemu ucywilizowaniu, jakiejś takiej modernizacji społecznej, co jest tutaj niezwykle ważne. Więc moim zdaniem na pewno też ten pozytywny obraz wykreowała gdzieś propaganda, nazwijmy to, austriacka, która funkcjonowała bardzo, bardzo żywo, ale z faktami, myślę, faktami nie da się dyskutować, że Nowy Sącz w czasach autonomii galicyjskiej zaliczył niebywały, do tej pory skok cywilizacyjny, niebywały i dopiero XX wiek i nawet może po II wojnie światowej w późniejszym okresie nastąpił kolejny taki duży skok cywilizacyjny przy okazji utworzenia województwa nowosądeckiego. Naprawdę te zmiany, które tutaj zaszły w XIX wieku, to były zmiany niebywałe jak na skalę takiego małego galicyjskiego miasta, jaki był Nowy Sącz. On się bardzo zmienił też liczebnie przez to. Tutaj jest dużo zjawisk, które pozwalają stwierdzić, że autonomia galicyjska miała jednak ten pozytywny. A jak w Sączu oceniano tą deklarację przy Tobie najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy? Tak, tutaj konserwatyści to byli politycy, którzy głównie rządzili w Nowym Sączu i lojalność wobec Franca Józefa była wszechobecna i to praktycznie do samej jego śmierci i do aktu 5 listopada, który wzbudził wśród Sądeczan niesłychaną radość. Ta deklaracja była faktycznie bardzo żywa i
pielęgnowano, wysyłano adresy, robiono święta z okazji ślubów cesarskich i tak dalej. Ta lojalność była autentyczna, żywa i myślę, że nie tylko wśród władz, bo powiem tak, nawet w mojej rodzinie mój pradziadek otrzymał imię Franciszek, tak, na cześć cesarza, więc zapewne pradziadek trzymał portret między świętymi obrazami, jak to bywało. Tak, ale właśnie to nie tylko ten etap najwyższy, ale to też schodziło pod takie strzechy zwykłe i domy mieszczańskie. To jest taki też chyba typowy obraz Galicji, myślę tamtej epoki.